Po raz ostatni w tym roku o ligowe punkty na własnym parkiecie grali tenisiści stołowi pierwszego zespołu KTS-u Kozienice. Rywalem gospodarzy w 9. kolejce trzeciej ligi była w niedzielę Alfa Gostynin. Wyżej w tabeli stali kozieniczanie. KTS w 6 spotkaniach zgromadził 9 punktów i był wiceliderem. Goście z dorobkiem 3 oczek plasowali się na 9. pozycji. Jednak rozegrali o połowę mniej spotkań. O 5. zwycięstwo w sezonie mieli postarać się Marcin Grzyb, Jan Molenda, Grzegorz Tamioła i Artur Moros. Zatem najmocniejszy skład, który tego dnia mogli wystawić gospodarze. Zespół z Gostynina także wystawił pierwszy garnitur. W Kozienicach zagrali Tomasz Kowalczyk, Arkadiusz Rutowski, Adrian Przybyła i Igor Modzelewicz. Faworytem spotkania wydawali się gospodarze. Alfa nie przyjechała jednak w roli świętego Mikołaja. Goście nie zamierzali rozdawać naszym zawodnikom prezentów i postawili bardzo trudne warunki. Od pierwszych pojedynków było dużo tenisa na bardzo dobrym poziomie, a wiele setów rozstrzygała gra na przewagi. I choć nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć, mecz do samego końca był bardzo wyrównany. W pierwszej rundzie Grzyb z ogromną łatwością pokonał 3-0 Modzelewicza, w pierwszej partii oddając rywalowi tylko punkt. Lider gości także nie miał problemów i bez straty seta wygrał z Tamiołą. Ciekawie było w kolejnych pojedynkach. Wracający do gry po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kwarantanną Moros przegrał do zera z Rutowskim, mimo że w drugim secie prowadził już 8-0. Drugi punkt dla gospodarzy w tej fazie spotkania wywalczył Molenda. Lider KTS-u stoczył znakomity pojedynek z Adrianem Przybyłą. W tiebreaku nasz zawodnik przegrywał już 3-9. Najpierw doszedł rywala na 8-9, następnie obronił 2 piłki meczowe, by ostatecznie wygrać 12-10. Układu sił nie zmieniły gry deblowe. Punkt dla KTS-u wywalczyła para Molenda-Grzyb, a Tamioła i Moros musieli uznać wyższość rywali. W kolejnych spotkaniach nadal bardzo dobrze spisywał się Molenda, dokładając 2 kolejne zwycięstwa. Jeden punkt wywalczył także Grzyb, ale niestety w starciu z Kowalczykiem doznał również pierwszej porażki w sezonie. Dopiero ostatnie gry przechyliły szale zwycięstwa na korzyść Alfy. Przy stanie 7-6 dla gości w ostatnim pojedynku Tamioła przegrał w 5 setach z Rutowskim i zespół z Gostynina triumfował w Kozienicach 8-6. W pozostałych spotkaniach 9. kolejki lider z Pruszkowa pokonał 8-2 SGH Warszawa. Nowy Dwór nieoczekiwanie wygrał z Nadarzynem 8-3, a Spójnia zremisowała z Politechniką. 2 inne mecze, w tym rywalizacja drugiej drużyny KTS-u z Bogorią w innym terminie. Na czele tabeli 2 zespoły z kompletem punktów. Lima Pruszków i Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Drugi z nich rozegrał jednak 4 spotkania mniej. Na trzecim miejscu z dorobkiem 9 punktów jest KTS Kozienice. Druga nasza drużyna zajmuje 8. pozycję. Stawkę zamykają SGH i 40 Warszawa.